Fundacja Pod Dobrym Aniołem, czyli między innymi charytatywny sklep w Chorzowie, chce otworzyć swój własny klub wsparcia osób niepełnosprawnych i szukających pomocy. Często zdarza się tak, że osoby potrzebujące szukają pomocy właśnie u pani Jadwigi, wolontariuszki chorzowskiego sklepu, ale do tego potrzebny jest większy lokal i wsparcie dobrych ludzi, którzy będą przynosić, jak i kupować rzeczy znajdujące się w sklepie. Chodzą do nas nawet, siadamy u góry w moim biurze i rozmawiamy, decydujemy, co mamy, jakie kroki poczynić, co zrobić, co doradzić. Taki punkt, taki informacyjny, żeby po prostu, no mieliśmy tu, o, jest zdjęcie dziewczynki z babcią, która z domu przemocowego musiała uciekać. Też wspomagamy je cyklicznie, ale i też, no tak, opiekujemy się nimi, o. Sklepy charytatywne mają nieść pomoc potrzebującym i dodatkowo nadać rzeczom nowe życie. Cel jest jeden – zbiórka pieniędzy na pomoc, a to między innymi przez wsparcie fundacji, która przekazuje potem środki kobietom po przejściach czy wsparcie uchodźców. Każdy może przynieść nieużywane rzeczy czy ubrania, które zostaną wystawione na sprzedaż. Sklepów od kilku lat jest coraz więcej w Polsce. Jest to wprawdzie cały czas nowość. Wiele osób nie zna do końca, jak te sklepy funkcjonują, co można przynieść, ale na szczęście pojawia się coraz więcej takich miejsc i też ze wzrostem naszej świadomości ekologicznej zaczynamy sami szukać tak naprawdę takich miejsc. Sklepy charytatywne znajdują się nie tylko w Chorzowie, ale też w Katowicach czy Bytomiu. Można zobaczyć na ścianach wszystkie podziękowania, które dostaliśmy od wszystkich ludzi, których wsparliśmy. Od lutego pomagamy uchodźcom wojennym z Ukrainy, więc mamy ich dziennie, no, duże ilości osób, gdzie inne instytucje już nie wydają odzieży ani innych rzeczy potrzebnych, a my dalej wydajemy to wszystko. Więc uważam, że i zresztą wszyscy nam gratulują, że dobrze, że to w tym miejscu powstało. Sklep charytatywny w Chorzowie wsparł m.in. koncert charytatywny dla Oliwii Chyli, który organizowała fundacja TVS, a cały dochód ze sprzedaży ubrań, dodatków czy książek został przekazany na leczenie dziewczynki.